Już jestem. Wybaczcie, niestety dzisiaj przerwy są odrobinę dłuższe, gdyż no, nie chcę, abyście słuchali niepotrzebnych efektów dźwiękowych w momencie, gdy umożliwiam sobie kontynuowanie rozmowy z wami. Następnym wątkiem, który poruszymy, jest wątek, czy po powrocie do źródła zatracamy swoją indywidualność. Jest to pytanie, które już się pojawiało. Nie mam jednak pewności, czy na nie odpowiedziałem, z tego względu postanowiłem je przytoczyć raz jeszcze i omówić. Mam zarówno zanotowaną odpowiedź, którą kiedyś przygotowałem na to pytanie, natomiast, no ale również chcę je troszeczkę rozszerzyć, ale widzę, że macie już też przemyślenia pewne związane z poprzednią wypowiedzią, więc może najpierw odpowiem na to zadane tu pytanie, a później zwrócę się do przemyśleń części z was, które się pojawiły w kontekście tego, co poprzednio mówiłem. No więc, czy w momencie, kiedy mamy styczność ze źródłem, tym prawdziwym źródłem, tym na zewnątrz, poza strefą materii, prawa, strefą kreacji w materii i praw materii, czyli w tej przestrzeni, w której moglibyśmy mówić poza szkatułką, poza tą kreacją, w której funkcjonujemy, poza symulakrum. Czy jest to koniec i zaprzeczenie naszej indywidualności? No i odpowiedź jest bardzo prosta. Nie, nie jest. To znaczy, nie jest, dopóki nie postanowimy wejść w to źródło i się w nim całkowicie rozpuścić. To znaczy, my się narodziliśmy jako współistotni źródłu, wyemanowaliśmy z niego jako poszczególne aspekty tego źródła. Co za tym idzie? W momencie, kiedy wychodzimy poza przestrzeń szkatułki, poza przestrzeń symulakrum, przebywamy w prawdziwej rzeczywistości, w tej pełnej wspaniałości rzeczywistości zewnętrznej, którą można nazwać wielką nieskończonością, nieskończoną rzeczywistością, czy jeszcze inni nazywają ją rajem, czy prawdziwym rajem. Natomiast, albo prawdziwą harmonią, natomiast trzeba zauważyć, że to nie jest równoznaczne z rozpuszczeniem się w źródle. Nie, wy tam będziecie w pierwszej kolejności w przestrzeni wielkiej, wielkiej kreacji źródła, dla której przestrzeń naszej szkatułki, naszego symulakrum jest tylko ograniczoną niewielkim fragmentem wydzielonym z tej przestrzeni. Więc będziecie mogli doświadczać całości ogromu tej rzeczywistości, czy też cieszyć się nią. Natomiast, co jest dużo ciekawsze, będziecie tam oczywiście w obecności i styczności ze źródłem i możecie zbliżyć się do niego, możecie wymienić z nim opinię, możecie w końcu przytulić się do niego, współdzielić się z nim i z tymi elementami, które weszły znów w relację ze źródłem. I teraz bardzo istotne jest to, że w wypadku źródła jedni tego prawdziwego prapoczątku, ono nie oczekuje od nas, że my kompletnie, naturalnie zatracimy swoją naturę. Nie. Ono pozwala nam cały czas, jeżeli chcemy, poznawać siebie lepiej. Natomiast jeżeli komuś jest w zupełności wystarczająca wiedza, którą zdobył o sobie, właśnie w ramach doświadczeń, między innymi w strefie zaburzeń i dysproporcji, którą jest symulakrum, czyli to, co nazywam w pierwotnych audycjach pudełkiem, to jak najbardziej macie możliwość się rozpuścić. To znaczy rozpuścić. Macie prawo i możliwość tego, aby stać się częścią wszystkich jedni. Wówczas sami rezygnujemy z tej naszej indywidualności na rzecz doświadczenia wszechrzeczności, wszechrzeczy i wszechbytu, wszechności. Ale można też wejść w źródło, przeżyć to, co chcemy, przeżyć to doświadczenie i ponownie wyemanować z niego. Oczywiście tacy sami, jak weszliśmy, bo samo rozpuszczenie nie jest celem w samym sobie. Jest ono tylko możliwością i wyrazem naszej intencji. Czyli czymś, co my możemy zrobić, a co nie jest absolutnie nakazem, który miałby być
jakimś końcem trasy, nie wiem, metą, którą trzeba osiągnąć w waszym niekończącym się biegu do źródła, nagrodą, którą tam osiągniecie za to, że wyszliście poza symulakrum i czujecie się, och, to jest w końcu pora na tą moją nagrodę albo odpoczynek. To jest dokładnie aspekt, ten, który starałem się załączyć wam grafikę, która będzie najbardziej adekwatna do tematu, o którym rozmawiamy w tej kwestii, że jak się przyjrzycie, źródło i doświadczenie źródła jest bardzo podobne do zanurzenia się w niesamowitym, wielkim, harmonicznym oceanie, w którym poszczególne aspekty źródła są reprezentowane jako poszczególne emanacje. I one stanowią niejako organy, czy też składowe jednego wielkiego organizmu. I teraz co jest istotne? Jeżeli spojrzymy na ocean jako jeden wielki organizm, to oczywiście ta ilustracja nie jest idealna, ale zanurzenie się w oceanie jest czymś, co możesz dokonać, zanurzyć się w nim, poznać i wejść w relacje z tymi wszystkimi bytami, które tam są, tu reprezentowane przez rybki przeróżne i nie tylko rybki. I to tak jakbyś obcował i przeżywał lub przeżywała z innymi bytami, podobnymi lub kompletnie różnymi od ciebie. Możesz się z nimi podzielić swoimi doświadczeniami przeżytymi. Wewnątrz źródła będzie to o wiele łatwiejsze, bo one natychmiast będą czuć i rozumieć to, co ty poczułaś i zrozumiałaś. Natomiast, co jest dużo ważniejsze, tak jak podobnie z oceanem, zanurzenie się w nim nie oznacza rozpuszczenia się w nim. Co znaczy, że zawsze możecie w formie tej swojej indywidualności wyemanować i wiele spośród elementów źródła wyemanowuje z niego po to, aby doświadczać również wewnątrz przestrzeni, do której wy macie często takie bardzo antagonistyczne nastawienie, typu ktoś nas oszukał, musimy stąd uciec. A ja wam wielokrotnie powtarzam, że przestrzeń szkatułki ma swój cel, ma swoje zadanie i nie jest nim tylko i wyłącznie wykorzystywanie was i miętoszenie was oszukaną formą rzeczywistości, ale przeżywanie dychotomii i dysproporcji. Dlatego, że to, co odróżnia rzeczywistość prawdziwą, tą poza symulakrum, od rzeczywistości w symulakrum, to, że w symulakrum, czyli wewnątrz szkatułki, mamy gigantyczne dysproporcje, tak jakbyście mieli suwak, który możecie przesunąć. Albo coś jest bardzo duże, albo jest coś bardzo małe. I na tej, tak jak w grach ustawia się różne opcje i możecie decydować, gdzie te suwaki poprzesuwacie. Czasami wychodzą przez to szkaradne rzeczy. I dokładnie tak prezentuje się przestrzeń zasad charakterystycznych dla stworzenia z materii. Natomiast w przestrzeni poza materią wszystko jest w absolutnej, idealnej harmonii. I niektórzy doszukują się tutaj pewnej nudy. Ja nie będę wam oceniał i mówił, czy to jest nudą, czy to jest nie nudą. Natomiast to, co mogę wam powiedzieć, jest to harmonia i równowaga. Jest to stan, w którym nie zastanawiasz się nad tym, czy coś jest dobre, czy złe, bo te dwa elementy są w harmonii, przez co nie zachodzi między nimi dychotomia. Czytaj, nie zachodzi między nimi ten naturalny, wieczny konflikt dualistyczny, który istnieje wewnątrz pudełka. I właśnie dlatego byłem na tyle bezczelny i na tyle otwarty z wami, że powiedziałem, że w momencie, kiedy ktoś wam opowiada o nieskończenie dobrym, jednolitym źródle absolutnie tylko i wyłącznie wszelkiego nieskończonego dobra, to trochę was robi w konia z tej prostej przyczyny, że mówi wam o czymś, co już z samej swojej natury jest dualistyczne, bo ujmuje tylko jeden aspekt rzeczywistości. Mam nadzieję, że w tej chwili jest to dla was zrozumiałe. Natomiast w źródle, jako takim, pojęcie dobra i zła w naszym rozumieniu i pojmowaniu nie istnieje, bo nie ma tam podziału dualistycznego. Nie ma dualizmu. Dlaczego? Dlatego, że w swojej naturze, która zresztą jest naśladowana również przez naturę symulakrum i tego pudełka,
Wszystko jest w pełnej harmonii, ale i przepływie, a rzew już w pudełku. Mamy, jak wspomniałem, suwaki, które powodują w pewnych przestrzeniach pudełka dysharmonię, czyli przewagę jednej albo drugiej cechy, na przykład zła lub dobra, ciemności albo jasności, dużego albo małego, ciężkiego albo lekkiego itd., itd., czyli tych wszystkich dualności, przeciwstawności. To właśnie z tego względu konieczny i najistotniejszy jest element, o którym zapominamy, a o którym sporo starożytnych religii nam wspomina i nas uczy, czyli element trzeci, oznaczający przepływ, na który my kompletnie nie zwracamy zazwyczaj uwagi. A to ten przepływ, sama natura, wiele religii wskazuje, że natura rzeczywistości jest podobna do płynącej wody albo wielkiego praoceanu. Rzeczy, które są w swojej naturze zmienne i płyną, jak woda. Oczywiście woda też jest tutaj, w tym momencie niektórzy z Was już myślą o wodzie, o programowaniu wody i tym podobne. Nie tylko o to mi chodzi. Chodzi mi o samo zjawisko przepływu. Żebyście to zrozumieli, że najistotniejszą częścią natury rzeczywistości, na której warto się skupiać, na której warto skierować swoją uwagę, a która nam często ucieka, to jest naturalny przepływ elementów, zarówno energii życiowej, która przechodzi przez nas i przez wszystkie istoty żywe, jak i, to też jest równie ważne, tej energii i tych aspektów rzeczywistości, które ulegają zmianom. I uwaga, nie zawsze coś, co ulega kompletnemu zniszczeniu czy zakończeniu się, jest negatywne. I to powinno nas też uświadamiać, jakie powinniśmy mieć chociażby stosunek do śmierci. No bo jeżeli śmierć jest pewnym końcem, to wiele religii, i nie tylko religii, informuje nas, że to może być początek innego doświadczenia. I też niekoniecznie wewnątrz symulakrum. Co powinno nas w dużym stopniu uspokajać w stosunku do tego, co się może wydarzyć po ewentualnej takim zakończeniu tego doświadczenia. Traktujcie to raczej jak rozdziały w książce, która nie ma końca, jeśli chodzi o ilość stron. Nie, przepraszam za to określenie, ale to będzie dość istotne w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy, czyli w aspekcie dotyczącym stricte i bezpośrednio zagadnienia czasu i przestrzeni. Dlatego, że czas i przestrzeń, a dokładniej to, że my się nimi posługujemy do określania naszej rzeczywistości, są pułapką, która powoduje, że nasz umysł nie jest w stanie w wielu momentach objąć tematów duchowych, o których rozmawiamy. Okej, pozwólcie, że zaciągnę trochę więcej powietrza i zerknę, co tam wypisaliście na czacie.